Cześć moi drodzy, z tej strony Marcin, witam Was na moim kanale. Dzisiaj zapraszam na test i recenzję przydatnego gadżetu od firmy MediaTek. Nazywa się to MT5100. Jest to po prostu taki wielozadaniowy adapter do dysków w standardzie IDE i w standardzie SATA. Dyski IDE 40 i 44-pinowe, czyli takie stacjonarne oraz laptopowe, możemy tutaj podpiąć. Możemy podpiąć też dwa dyski jednocześnie i robić z nich backup chociażby z jednego na drugi albo z komputera przegrywać. Przede wszystkim też port USB 3.0, który umożliwia szybki transfer tych danych. Tak więc urządzenie jest proste, a jednocześnie funkcjonalne. Cenę sprawdzicie w opisie filmu, a tymczasem zaczynamy recenzję. Dobrze, moi drodzy, przed nami przydatny gadżet MediaTek MT5100, czyli taka uniwersalna przejściówka do podłączenia dysków twardych. Jak widzicie, samo urządzenie jest niewielkie, ma tutaj kontrolki, które nam pokazują, czy jest podłączone i jaki rodzaj złącza jest wykorzystywany. Możemy tutaj, co ciekawe, podłączyć nawet dwa dyski na raz, co oczywiście ułatwia sprawę, chociażby na przykład kopiowanie z jednego dysku na drugi bezpośrednio. Możemy sobie zrobić przykładowo jakiś backup. I mamy złącze, moi drodzy, 40-pinowe złącze typu IDE do starszych dysków. Do tego mamy też Molexa, zobaczcie za chwilkę. Mamy też 44 piny laptopowy, też IDE, który już nie potrzebuje zasilania, ponieważ którymiś tymi pinami to idzie. Takiego dysku nie mam, takiego dysku nie widziałem w życiu, natomiast mam dwa pozostałe. Ale warto też wiedzieć, jakby ktoś miał taki właśnie laptopowy dysk starszego typu oraz oczywiście złącze SATA, gdzie mamy już i zasilanie, i transfer danych. Od tej strony złącze USB 3.0 bardzo dobrze, ponieważ większy transfer. Oczywiście transfer złącza USB 3.0 jest duży, natomiast ogranicza go, jakby nie było, prędkość obrotowa, prędkość przesyłowa tych dysków. Czyli jeśli mamy jakiś dysk naprawdę stary, z małą ilością pamięci podręcznej, z małą prędkością obrotową, to prędkość przesyłu, jakby nie było, ogranicza ten dysk, a nie to złącze USB 3.0. Czyli mamy USB 3.0, mamy zasilanie oraz mamy zasilanie do tych dysków IDE komputerowych, typowo, nie laptopowych. I już Wam pokazuję, jak to wygląda. Mamy w zestawie to, czyli właśnie dodatkowe zasilanie do tych dysków. Mamy przewód USB 3.0 oczywiście. I mamy zasilacz sieciowy z łącznikiem. Teraz, moi drodzy, podpinamy zasilacz. Podpinamy USB, podpinamy zasilanie i będziemy podłączać dwa dyski. Jednym będzie SSD, czyli złącze SATA, drugim będzie stary typ dysku, czyli taki z zasilaniem na Molexie 40-pinowy. I tą 40-pinówkę podczepiamy sobie tutaj właśnie w ten sposób. Mam tutaj nawet wycięcia, tu mamy taki garbik, który nam to dopasowuje. OK. Podpinamy Molexa. Dobrze, i ten jeden dysk mamy podpięty. Natomiast z drugiej strony możemy sobie już podpiąć SSD. Jak widzicie, też bez problemu nakierowujemy po prostu i go wsuwamy. I gotowe. I w tej chwili mamy podłączone, już połączone ze sobą i z komputerem. Jeśli podepniemy przewód, dwa dyski twarde jednocześnie. Możemy sobie z nich kopiować na komputer, z komputera na nie, z jednego dysku na drugi. A teraz odrobina praktyki. Dobrze, moi drodzy, dyski podłączone, zasilanie podpięte. Jeszcze tylko pstryczek on off. No i zobaczcie. Mamy power, mamy dysk IDE. Dobrze, moi drodzy, podłączone. Mamy kontrolkę USB 3.0, mamy IDE. Natomiast system widzi też dysk Plextora, czyli M6S, bez żadnego problemu. Jak widzicie, w systemie mam dysk i Plextora, i dwie partycje dysku tego mechanicznego. Program Crystal Marki oczywiście też widzi. Zrobimy sobie test. Dobrze, moi drodzy, widzieliście, jak to działa. Tymczasem kilka słów podsumowania. Przede wszystkim świetnie, że ten gadżet ma USB 3.0. Ponieważ mam do mojego starego 40-pinowego dysku taką obudowę, przy pomocy której mogę podłączyć go do komputera, ale przez port USB 2.0, ponieważ taki standard ma ta obudowa. Nie była taka tania wcale, pomimo że to jest no name, kosztowała połowę tego, co ten gadżet.
więc pieniądze można powiedzieć wyrzucone w błoto, ponieważ poruszanie się po tych dyskach, odczytywanie danych to jest masakra. Tak długo się wszystko ładuje, wczytuje, dogrywa, że zanim będę na ten dysk, już mam ochotę po prostu zamknąć okienko i zrezygnować. Natomiast po podłączeniu tego samego dysku, dokładnie tego samego, poprzez ten gadżet, poprzez USB 3.0 mogłem płynnie przeglądać zapisane tam dane. Więc to już jest bardzo duży plus. Oczywiście urządzenie dobrze działa, nie wykazuje tutaj żadnych usterek i teraz nie powiem, czy mnie zachwyciło, czy nie, bo po prostu działa. Spełnia te funkcje, które producent założył, czyli nie ma co tutaj wnikać głębiej, po prostu działa. I jeśli potrzebujecie takiego urządzenia, macie w domu kilka dysków, tym bardziej w różnych standardach, nowsze, starsze, wtedy takie coś będzie dla Was niezastąpione, nieocenione, na pewno się w domu przyda. Oczywiście jak widzieliście, jeśli chodzi o prędkości, to na przykład z disku SSD wyciągnąłem jakieś 100 megatransferu, pomimo że normalnie SSD podpięty do komputera przez SATA wyciąga więcej, natomiast ten port USB 3.0 troszeczkę nam tą mega prędkość dysku SSD zmniejsza, mimo wszystko pozwala na płynne, dość szybkie kopiowanie w obie strony danych. W przypadku dysków mechanicznych, tym bardziej starszych, prędkość była jeszcze niższa. Natomiast podkreślam, że przeglądając te dyski, przegrywając dane, poruszamy się po nich naprawdę swobodnie i płynnie. Pomimo że ta prędkość jest troszkę niższa, niż byśmy mieli podłączone bezpośrednio w komputerze, to i tak jest ok. Tak więc na zakończenie po prostu polecam osobom, które takiego czegoś potrzebują. Sprawdza się to, działa, jest jak najbardziej ok. Jeśli ta recenzja Wam się podobała, przydała, subskrybujcie, polecajcie znajomym. Ceny gadżetu sprawdzicie w opisie filmu. A na dzisiaj dziękuję Wam za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć!